Dzień dobry, moi drodzy. 8 rano, koło podbiegunowe. Jesteśmy w naszym obozie pod wezwaniem martwego konia. Czekamy na kierowcę autobusu i jedziemy zaraz nad Ocean Arktyczny. Ciekawostka jest taka, że to nie jest jedna z tych wycieczek, na które kupujecie sobie bilety 5 minut później, wsiadacie do samochodu i jedziecie sobie nad Ocean Arktyczny, tylko bilety trzeba kupić co najmniej dobę przed, dlatego że oni muszą zrobić te swoje słynne audyty bezpieczeństwa i upewnić się, że na pewno jesteś na tyle spoko gościem, że możesz wsiąść do tego autobusu. Więc przy kupowaniu biletów trzeba podać numer swojego paszportu czy tam innych dokumentów, jeżeli jesteś obywatelem USA, co jest w sumie rzeczą niezwykłą, bo na przykład jak się logujecie do jakichkolwiek hoteli, to nikt się nigdy was nie pyta o dowód osobisty. Zaraz dojedziemy do punktu kontrolnego i od momentu jego przekroczenia będziemy mieli ochronę ze sobą. Założyli nam teraz jakieś głupie okulary. Musieliśmy poczekać, aż pan ochroniarz sprawdzi nasze dokumenty i upewni się, że jesteśmy spoko ziomkami. No i teraz jedziemy centralnie nad ocean. No i moi drodzy, siema z nad Oceanu Arktycznego. Przejeżdżaliśmy teraz przez te całe rafinerie, przez te złoża ropy i tak dalej. To jest naprawdę ogromne. Muszę tak dziwnie trzymać kamerę, dlatego że jak ją skieruję w tamtą stronę, to pan ochroniarz będzie do mnie strzelał. Te wszystkie rafinerie to są jak małe miasteczka. I to nawet do tego stopnia, że niektóre z tych, nie wiem, chyba będę to nazwał rafineriami. Nie wiem, jak to nazwać. No źródła tam, gdzie wiercą ziemię, żeby dostać ropę. Nie wiem, czy to będzie rafineria. Nieważne, najwyżej mnie poprawicie w komentarzach. Że do niektórych rafinerii nie da się dostać drogą, bo żadna droga tam nie prowadzi, więc pracownicy latają tam tylko samolotami. Powiedział również, że większość ludzi pracuje tutaj mniej więcej 3-4 tygodnie, ale bez przerwy, w sensie po 12-14 godzin dziennie, no i później lecą samolotem na kolejne 3-4 tygodnie do domu, wracają i tak dalej i zarabiają naprawdę ogromne pieniądze. Pierwszymi osobami, które odkryły złoża ropy na Alasce, byli oczywiście Native Americans, Indianie, tylko że to była taka ropa powierzchniowa, oni odkryli, że to się pali, więc używali tego do podgrzewania domów, tam nasączali tym różne materiały i tak dalej. Natomiast Amerykanie w latach 50. zauważyli na powierzchni wody, że tutaj jest coś nie tak, więc warto byłoby się tym tematem zainteresować. No i teraz efekt jest taki, że te 70 lat później cały ten teren jest pilnie strzeżony przez prywatną ochronę, macie tutaj mnóstwo firm, które są największymi graczami na rynku ropy. Naprawdę ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że to jest takie prywatne miasto, tak? Oni tutaj mają własne szpitale, własne sklepy, własne kina i tak dalej. Oczywiście my nie mamy do tego dostępu. A to, gdzie teraz jestem, to jest jedna z przystani, które były tutaj wykorzystywane właśnie w latach 50., zanim zbudowali tą drogę. Nie jest to już oczywiście używane, odkąd mają drogę, ale tutaj jakieś wszystkie akcesoria do cumowania czy do zabezpieczania statków, żeby się o siebie nie poobijały, są zbudowane po prostu z beczek kolejowych, bo tylko to mieli pod ręką. A jeśli chodzi o to całe sprawdzanie przez ochronę i tak dalej, to nie są żarty, moi drodzy, dlatego że jeden człowiek z nami nie pojechał, bo coś tam było nie tak w tym jego security checku, data się nie zgadzała czy coś takiego, więc pilnują tego. No a tak wygląda, moi drodzy, Ocean Arktyczny. Jak myślicie, bardzo zimna ta woda? Ciepła nie jest. A tutaj w samochodzie macie pana ochroniarza, który pewnie siedzi i teraz nam się przygląda z lornetką, co my tutaj wyprawiamy. Ale tą część mogę nagrywać, nie mogę tego, co jest po prawej. Ale mordo, pierwszy raz miałeś okazję wyciągnąć swoją kurtkę zimową. Pierwszy raz na tym wyjeździe. A czego się spodziewaliśmy? To będzie tak codziennie, będą noce polarne, arktyczne, a tu nic, czekali, oddajcie moje bilety. Co nam mówił pan przewodnik, to 2 tygodnie temu spadł tutaj pierwszy śnieg, a to oznacza, że idzie jesień, a jesień tutaj podobno trwa dosłownie 4-5 tygodni, a później zaczyna się hardkorowa zima, więc wygląda na to, że za kilkanaście dni
Prudhoe Bay i cała ta okolica wjedzie już w taki tryb mocno zimowy. I powiem wam szczerze, że naprawdę cieszę się, że mnie już tutaj nie będzie. Jak wrażenia? Tak jak wczesna zima w Gdyni. Mamy identyczną plażę, też nad oceanem, też te beczki są, też się nazywa Dead Horse. Po co ja tu przyjeżdżałem? Zawijamy się już, bo zaraz zamarzniemy, ale chcę wam jeszcze tylko pokazać, jaka tutaj jest woda usyfiona. Tam dalej wydaje się być dosyć czysta, więc to zanieczyszczenie to są raczej te jakieś rzeczy, moi drodzy, te jakieś rzeczy. Ale nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że jak będziemy w okolicy pól naftowych, to ta woda będzie taka, wiecie, mętna czy coś, ale nie wydaje się. Zimno! Seria. Tutaj macie pana ochroniarza, który bacznie obserwuje, co tam się dzieje. A tam ci ludzie nadal tam siedzą. Wracamy na szybko do naszego baraku. Weźmiemy prysznic i się będziemy powoli zwijali. Tak wygląda nasz pokój teraz. Czajcie, że oni, jak nadchodzi tutaj zima, tracą 17 minut słońca każdego dnia, a później jest kompletna ciemność. Masakra. Dobra, widzimy się, jak się ogarniemy. No i słuchajcie, mamy wypas śniadanie. Tomek pięknie ugotował dzisiaj znowu rano. Tak, tak. Stałem w kuchni 2 godziny. Wstało 5 rano. Zrobiłem enchilady, fryteczki, wołowinę taką do Slappy Joe's, nuggetsy. Rybę złapałem jeszcze rano i też ją usmażyłem. Pięknie to wygląda, ale wiesz co, najbardziej mi się podoba to, że zrobiłeś mi tą kawę z masłem orzechowym i bananem, bo to jest w ogóle najlepsza opcja. Proszę bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie smakowała. Znalazłeś. Najedliśmy się, czas się zwijać. Odwiedzamy jeszcze takie znane miejsce tutaj w Prudhoe Bay. Czyli Welcome to Dead Horse Alaska, end of the Dalton Highway, czyli tej autostrady, którą jechaliśmy. Ciekawostka przyrodnicza jest taka, że nazwa Dead Horse wzięła się z tego, że firma, która tutaj budowała to wszystko te 60-70 lat temu, nazywała się Dead Horse i była ona z Teksasu i nie opłacało im się po budowie zabierać tych wszystkich rzeczy ze sobą, więc zostawili je tutaj i te wszystkie firmy, które przyjechały tutaj wydobywać ropę, widziały mnóstwo sprzętów z naklejkami Dead Horse, no i finalnie nazwali tak tę miejscowość. Jeśli chodzi o polskie akcenty, to mamy tutaj, tutaj, nasi tu byli i chyba tyle tak na dobrą sprawę. A teraz wbijamy do jedynego sklepu w okolicy. Kolejny jest 240 mil stąd. Kurde, słabe te pocztówki. Mam nadzieję, że w Fairbanks znajdę fajniejsze, no bo powoli już się zawijamy, a ja muszę kupić ile? Za 250 pocztówek chyba? A oprócz tego to co? Głównie ciuchy robocze, Carharta, jakieś kamizelki odblaskowe, bluzy odblaskowe i tak dalej. Taki sklepik. A właśnie, wczoraj wam tego nie nagrałem, bo nie było jak, ale zobaczcie za mną ludzi w kamuflażach. To dlatego, że jest tutaj mnóstwo myśliwych teraz. I wczoraj właśnie jak zobaczyliśmy jakiegoś, jak się nazywa ten zwierzak, co go wczoraj widzieliśmy? Nie renifer, tylko karibu. Zobaczyliśmy wczoraj karibu i tak mówimy, o jak fajnie, zobaczyliśmy karibu, a parę metrów dalej zobaczyliśmy samochód na poboczu i dwójkę myśliwych rozładowujących swoje kusze. Więc no. Kupuję sobie jeden taki magnes. Magnes to jest jedyna rzecz, jakie zbieram z podróży. Był jeden, jedyny. Jak widzicie, nie ma drugiego takiego samego. Te magnesy są też całkiem spoko, ale jak miałbym kupować, to musiałbym kupić 60 sztuk chyba, czy 70, a nie ma pani tyle na stanie, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś fajniejszego w Fairbanks. Wyjechaliśmy właśnie z samego końca świata, czyli z miejscowości Dead Horse. Teraz mamy przed sobą jakieś 240 mil do najbliższej stacji benzynowej, czyli do miejscowości Coldfoot. I co? I tam się pewnie zobaczymy.
let's go. No i dzień dobry moi drodzy, jesteśmy w miejscowości Fairbanks, a tak właśnie wygląda nasze śniadanie. W ogóle to postanowiłem, że ten ostatni odcinek z Alaski to będzie tak bardziej muzyczka i birole niż ja gadający do kamery, więc dajcie znać jak wam się to podoba. Nie wiem czy dzisiaj zobaczymy bardzo dużo tego Fairbanks, bo jest niedziela, jest bardzo wiele rzeczy pozamykanych, a poza tym ja mam bardzo ważną misję do wykonania, ponieważ muszę kupić 250 pocztówek i 91 magnesów dla patronów, więc wbijamy do sklepu z pamiątkami. Kurde, ale się jaram. Widziałem w jednym sklepie z pamiątkami w Anchorage zajebiste pocztówki, tylko nie chciałem ich kupować na początku podróży, bo wiecie, pewnie by się uszkodziły w trakcie transportu. I tutaj okazuje się, że mają dokładnie te same. Zobaczcie, jakie zajebiste. No to już wiem, jakie pocztówki z Alaski dostaną patroni. Naprawdę nie wiecie, jak się cieszę, że znalazły mnie tutaj, dlatego że byłem trochę zestresowany, bo zauważyłem dzisiaj, że ten sklep, w którym widziałem te pocztówki w Anchorage, jest jutro zamknięty, czyli nie mógłbym ich tam kupić, więc mega! Magnesy też mają naprawdę fajne. No i moi drodzy, pierwsza część zadania wykonana. Macie przed sobą 280 pocztówek. Wziąłem trochę górkę, bo wiadomo, jeszcze rodzina, znajomi, plus ostatnio na kanale dochodzi bardzo wielu patronów, więc spóźnialscy niektórzy będą mogli jeszcze się załapać na pocztówki z Alaski. Zobaczcie, jaki ładny mural. Pocztówki odłożone na bok, niestety z tymi magnesami bardzo średnio stoją, więc idę do kolejnego sklepu oddalonego jakieś 2-3 przecznice. Zobaczymy, czy tam będą mieli więcej. A no i jeszcze jedna ważna wiadomość. Jeżeli chcecie teraz zostać patronem mojego kanału, żeby otrzymać pocztówkę z Alaski, to niestety jest już za późno. W momencie, kiedy oglądacie ten film, te pocztówki już wyszły do patronów. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, to zapraszam na patronite.pl/vlogcasha. Patroni dostają dostęp do tajnej grupy na Facebooku, na której gadamy na różne tematy, oprócz czego dostają przedpremierowe vlogi. Również są progi, które zawierają, tak jak widzieliście, pocztówki czy magnesy. Natomiast, tak jak mówię, no, na Alaskę już się niestety nie załapiecie. Hej. Naprawdę spoko klimat jest w tym mieście. Na jednym skrzyżowaniu drewniana chatka z gór, a na drugim budynek jak z PRL-owskiej Polski żywcem wyjęty. No, ciekaw jestem, czy ten drugi sklep jest otwarty, bo nie wygląda jakby był. Ale klimat na wejściu jest mocny. No niestety zamknięty. Kurde, trochę lipa, bo wiecie, nie chcę kupować magnesów byle jakich na odpierdziel się, byle by tylko były. A tutaj niestety tych fajnych mają zaledwie po 2-3 sztuki. Ja ich potrzebuję prawie 100. No ale dobra, spróbuję jeszcze jutro kupić coś fajnego w Anchorage. A jak się nie uda, to będę się martwił dalej. Elo. Elo. Dzięki, że poczekaliście. No, paczek, nie masz żadnego problemu.
O, jaka furka. No to moi drodzy, pocztówki kupione. Jutro powinni je wysłać do Nowego Jorku, więc za tydzień ja będę mógł je wysłać do Was, a my tymczasem jedziemy do miejscowości North Pole. Miejscowość North Pole oczywiście nie znajduje się na biegunie północnym, tak się tylko nazywa. Znajduje się obok Fairbanks na Alasce i słynie z tego po prostu, że udaje, że stąd jest Święty Mikołaj. Oczywiście tam, gdzie jest Święty Mikołaj, musi być co? Coca-Cola. No trochę biednie to wygląda, nie będę Was oszukiwał. A tak wygląda ten budynek w środku. O nie, mrugające lampki. Generalnie poziom podjarki tym miejscem i tym sklepem takie mocne 1.5 na 10. Ale za to uświadomiło mi to, że w tym roku prawdopodobnie będą drugie święta w moim życiu, których nie spędzę w Polsce. Pierwsze były, kiedy mieszkałem w Australii, no i wygląda na to, że w tym roku będą drugie. Idziemy stąd. 24... Nie chcesz iść do Mikołaja tam na kolana usiąść? A jest? No jest! Tam jest. Serio? Nie. Gdzie? No, gdzie? Are you a real Santa? What city are you in? Yes. North Pole. Okay. And what's the name of the building you're in? Santa Claus House. Okay. And what's right next door to us? On the other side of the walls of the building, reindeer. Real reindeer. A real reindeer? Where are they? Okay, so I'm gonna check if that's a real reindeer. And then I'll know if you're a real Santa. Well, let me tell you this, my friend. For those that believe, no proof is necessary. For those that don't believe, no proof is possible. I'll check the reindeer. Obszedłem cały budynek dookoła i nigdzie nie widzę reniferów. Tutaj też ich nie ma. Czyli to jednak nie był prawdziwy Święty Mikołaj. Chłopaki! Chłopaki! Chodźcie! Chłopaki! To nie jest prawdziwy Święty Mikołaj! Bye! Tam nie ma żadnych reniferów. Szukaliście. Postojówki chociaż włączcie. No średnio te światła już widać. O kurde. A jednak były. To był chyba prawdziwy Święty Mikołaj. Słuchajcie, żarty żartami, ale tutaj naprawdę są renifery. Nie jestem specem od reniferów, ale te tutaj nie wyglądają na najszczęśliwsze zwierzaki na świecie. Podjechaliśmy sobie na chwilę na jakieś gorące źródła. Tak to wygląda z daleka. Spoko, taka delikatna mgiełka się unosi, jest tam naprawdę gorąco. A po gorących źródłach idziemy coś zjeść. Musimy czekać pół godziny na stolik w tej knajpie. Takie magnesy są spoko, ale właśnie sobie wymyśliłem, że najfajniej byłoby kupić cały zestaw takich magnesów, czyli tablicy rejestracyjne z Alaski. Swoją drogą to są chyba prawdziwe blachy. Czyjeś, stare, przynajmniej na takie wyglądają. Więc super byłoby znaleźć magnesy właśnie w takiej formie. Może się jutro uda. Wybaczcie za jakość, ja nagrywam telefonem. Tak wygląda burger, tak wygląda kanapa Nathana, tak wygląda burger Tomka. Jeszcze przed wyjściem zobaczcie sobie, jakie trofea tutaj są na ścianie. Godzina 22:16, my ruszamy powoli w trasę w stronę Anchorage. Dzień dobry, kolejnego poranka. Dojechaliśmy wczoraj kawałek za Fairbanks i tak wygląda nasze rano. Tomek już zwinął swój namiot, bo się obudził przed deszczem. Nathan jeszcze w namiocie. Dobrze, że sobie położyłem na samochodzie gacie, żeby przeschły przez noc. Świetny pomysł. Tak wyglądał nasz kemping. To jest po prostu jakiś biznes rodzinny. Mają pole niedaleko swojego domu, to postanowili zrobić kemping. Są tam prysznice, pralnia i tak dalej, więc się ogarnęliśmy. Całość kosztowała $30, a dzisiejszy dzień, pomimo tego, że zaczął się dosyć kiepsko z powodu tego deszczu, jak na razie rozkręca się całkiem nieźle. Ponieważ rozmawialiśmy z panią właścicielką, ona powiedziała, że to jest taka lokalna społeczność, która bardzo chętnie przyjmie te nasze rzeczy, dlatego zostawiamy im nasze śpiwory. Chłopaki biorą swoje namioty, ja nie biorę, więc zostawiam im namiot, karimatę, do tego jeszcze jakieś inne rzeczy, których już nie będziemy ze sobą zabierali, takie jak właśnie te kubki, bo na pewno się komuś przydadzą. Zostało też trochę jedzenia, ale to już daliśmy tam pani do domu, żeby nie zmokło. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że po prostu trafi to do kogoś, komu się to przyda, a nie na przykład na śmietnik. Zobaczcie, do jakiego klimatycznego miejsca trafiliśmy na śniadanie.
Jechało śniadanie. Mega. Pani kelnerka nam właśnie przyniosła wazę z Bolesławca, jak się dowiedziała, że jesteśmy Polakami, którą kupiła za $2 na ulicy. Jest tutaj napisane, że to jest unikat i chyba jest nawet właśnie podpis może człowieka, który ją wyrabiał, albo nie wiem, właściciela. Ciekaw jestem, czy ktoś się z was na tym zna, ale wygląda naprawdę fajnie. Nice find. A sama miejscowość, w której jesteśmy, której nazwy nawet teraz nie pamiętam, i jedna z jej głównych ulic wygląda właśnie tak. Tutaj Tomek odstawia nasze przedostatnie tankowanko, a przed nami ile? 5 godzin jazdy. Ponieważ wracamy do Anchorage, z którego to dzisiaj wylatujemy z Alaski. No i moi drodzy, jesteśmy już na swoim ostatnim przystanku na Alasce, czyli w Anchorage. Jedziemy na mylnie, tak to właśnie wygląda przed. Niestety ten deszcz trochę umył nam samochód, więc nie będzie takiego efektu wow. Ale wjeżdżamy. Jestem mega podjarany, że jedziemy do mylni automatycznej, bo ostatnio byłem na takiej chyba z 10-15 lat temu, a za dzieciaka to była zawsze największa zajawka. Ale później jak już się miało swoje samochody, to się zawsze jeździło na te ręczne mylnie. No i się zaczyna. Teraz się dzieje magia, moi drodzy. No i zobaczcie, nówka sztuka nieśmigana. Żartuję, nadal jest sporo syfu. Dlatego właśnie wydaje mi się, że te ryjnie męczne są lepsze. Pod koniec tego odcinka zrobię wam jeszcze podsumowanie kosztów tej podróży, tak plus minus, ale to już jak sobie na spokojnie usiądziemy na lotnisku. Oryginalnie myślałem o tym, żeby kupić jakieś takie magnesy, ale teraz właśnie znalazłem takie najprostsze, legitne tablice rejestracyjne z Alaski, które wyglądają na dobre jakościowo, coś co się nie rozwali przy transporcie, więc chyba po prostu wezmę 100 takich magnesów. Bez kitu wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo to jest Alaska. Surowy stan, bardzo dużo natury, więc też chyba bym nie szalał z jakąś taką kolorystyką i dawać jakieś świecie kolorowe, mijające się renifery. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Thank you so much, guys. Blagodaria. I Kopchung Hub. See you, guys. Thanks. Spoko, dziewczyna J1. Tajka i Bułgarka. Generalnie trochę beka, bo od razu wyhaczyłem i spytałem się tej Tajki, czy ona jest Tajką z chińskimi korzeniami i ona była w szoku, że skąd mi to w ogóle przyszło do głowy, bo wszyscy myśleli, że ona jest Chinką, ale słuchajcie, poznałem po akcencie, bo wyglądała trochę jak Chinka, ale z akcentu wnioskowałem, że jest Tajką. A ta dziewczyna z Bułgarii mówiła właśnie, że J1 było super trochę wcześniej, bo teraz jak jest, wiecie, pandemia i tak dalej, to już nie ma tak dużo fanu, jest mało studentów tutaj w ogóle, ale generalnie to, pomimo tej sytuacji jest trochę ludzi na J1 w USA, bo trochę spotkaliśmy. Pamiętacie jak przyszliśmy tu na pizzę, ale była zamknięta już, w sensie kuchnia, no to przyszliśmy jeszcze raz. Chłopaki się pewnie ucieszą, bo dostałem w gratisie do magnesów takie 2 noże, więc im zaraz dam w prezencie. A macie czym pociąć tą pizzę? Mamy. A może swoimi Ulu Knives? Proszę. Każdy dostał? No way, cash. Wiesz jak Święty Mikołaj. Święty Mikołaj cash. Mordo, ja żartowałem. A ja nie. Wjeżdża właśnie ostatni alaskański posiłek. Pizza nie wiem z czego, lokalny browar. I pizza z kiełą z renifera. Słuchajcie, żałujcie, że was tu nie ma, bo ta pizza to jest takie 11 na 10, a ta takie 8 na 10. I zupełnie przypadkiem znowu pada deszcz. Tak sobie patrzę na tablicę tego Forerunnera i myślę, że miałem dobry pomysł z tymi magnesami. Generalnie naprawdę jestem w szoku. Super się sprawiła ta fura. O, 4000 km razem zrobiliśmy przez te 10 dni. Tak więc jak widzicie, wróciłem już do swojego standardowego plecakowego trybu. W ogóle w związku z tym, że oddaliśmy samochód kilka minut przed północą, to policzyli nam jakąś zniżkę i zapłaciliśmy chyba $55 mniej za furę, ale o kosztach tej podróży to
pogadamy za chwilę. No i moi drodzy, nadszedł czas pożegnań. Tomek leci z innego terminala niż ja z Nathanem po 11 dniach podróży. Dokładnie. Po Alasce przede wszystkim czuję, bo nie mam statywu, jak to zrobić. Dzięki wielkie. Dzięki, mordo. Dzięki. Słuchajcie, jak właśnie, jak Alaska? Super, bardzo wymagający stan, zdecydowanie. Jeżeli chcecie przyjechać tutaj w takiej porze wczesnojesiennej, tak jak my przyjechaliśmy, no to trzeba się liczyć z warunkami pogodowymi, które nie będą wam sprzyjały, i do tego jeszcze zależy, co chcecie zobaczyć. Ta podróż może stać się naprawdę męcząca w pewnym momencie, ze względu na dystansy, nie zrozumcie mnie źle, po prostu wszędzie jest daleko, a drogi na Alasce są takie, jakie są. Dużo hajków, a i tak zrobiliśmy 4000 mil przez te, dokładnie, w sumie tak. 10 dni podróży, jakby nie patrzeć. Tak, no. Dokładnie. Więc słuchajcie, moi drodzy, to jest właśnie koniec serii alaskańskiej, w sensie jeszcze sobie chwilę zaraz pogadamy, a teraz musimy się już rozstać z Tomkiem. No i pamiętajcie też, że Tomasz Słowiński, USA na YouTubie. Tomek również relacjonował całą tą podróż, więc jeżeli chcecie zobaczyć to wszystko z innej perspektywy, bo nie zawsze nagrywaliśmy w tych samych momentach, są fragmenty, które ja nagrałem, a Tomek ich nie nagrał, są fragmenty, które Tomek nagrał, a ja ich nie nagrałem, więc no myślę, że u ciebie też to z 8-9 odcinków chyba z tej podróży się tak, pojawi. 9. No i zajebiście, więc Tomasz Słowiński, USA, a my, moi drodzy, żegnamy się wszyscy oficjalnie z Tomkiem. Raz jeszcze dzięki wielkie, mordo. Dzięki wielkie. I do zobaczenia może na jakichś innych wojażach. Pozdrawiam. Okazuje się, że tu jest tylko jeden terminal, więc lecimy z tego samego, ale do naszych lotów jest jeszcze 5,5 godziny, więc nie możemy nadać bagażu, więc jedyne, co możemy zrobić, to spróbować znaleźć gdzieś jakiś kawałek podłogi na lotnisku i pójść spać. A dobra, żeby nie przedłużać tego vloga, porozmawiajmy o kosztach. Na Alasce spędziliśmy 10 pełnych dni. Tutaj macie właśnie kosztorys, wynajem samochodu, zakupy, tutaj jest właśnie też sprzęt do kempingu, prysznice, wejściówki, to jest tutaj ten rejs po tych lodowcach, wycieczka nad Ocean Arktyczny, restauracje, hotele. Całość wyszła 4451 dolarów, czyli 17 390 zł. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że takie 10 dni na Alasce kosztowało mnie mniej więcej tyle, co 2-2,5 miesiąca życia w Meksyku. No i oczywiście, moi drodzy, to nie byłoby możliwe, gdyby nie wy. Gdyby moi widzowie, którzy komentują te filmy, lajkują, zostawiają subskrypcję, udostępniają te filmy, dlatego że to naprawdę pomaga w dotarciu do szerszej ilości widzów. Co odbija się właśnie na tym, na przykład, że dzisiaj dostałem... Okej. Trochę ponad 3 miesiące temu, nie mogłem uwierzyć, że ilość patronów kanału skoczyła ze 170 do 300 i to było po prostu największe wydarzenie ever i chodziłem przez tydzień z bananem na ryju. No a dzisiaj dostałem, moi drodzy, maila, że do kanału dołączył 600 patron. Ja naprawdę nie ogarniam tego jeszcze swoim umysłem. Wiem, że na grupach na Patronite się bardzo dużo dzieje. Mam kilkadziesiąt nieprzeczytanych maili, kilkaset prywatnych wiadomości, kilkadziesiąt postów na grupach, więc ja dopiero teraz, jak polecę do Nowego Jorku, ponieważ lecę teraz do Nowego Jorku, w sensie teraz. Teraz mamy 5 godzin czekania na lot, później 5 godzin lotu, 6 godzin przesiadki i znowu 3 godziny lotu, więc ja po prostu już nawet nie chcę mi się myśleć o tym, jak będą wyglądały te najbliższe godziny mojego życia. Ale dopiero teraz będę mógł sobie usiąść w Nowym Jorku na chwilę do laptopa, nadrobić materiały, poczytać, podpisywać na wiadomości i dopiero wtedy chyba dotrze do mnie, co się stało na kanale przez te ostatnie kilka tygodni, bo ten czas w USA był naprawdę bardzo aktywny. I mam nadzieję, że seria z Alaski wam się podobała. Mam nadzieję, że to są dobrze zainwestowane pieniądze, nie tylko jak gdyby w moje doświadczenia, ale również filmowo i vlogowo, że po prostu podoba wam się to, co robię. Więc raz jeszcze dziękuję wszystkim widzom, w szczególności wszystkim patronom tego kanału, bo bez was nie byłoby to możliwe. I słuchajcie, chyba tyle, bo naprawdę ciężkie dni mieliśmy za sobą, teraz ciężki dzień będę miał przed sobą. Jak widzicie, jestem kompletnie padnięty, ledwo co patrzę na oczy, więc chyba nie przyjdzie mi nic bardziej elokwentnego do głowy w tym momencie, żeby wam powiedzieć. I oczywiście jeszcze pani z głośnika mówi w tym samym momencie, w którym mówię ja, i będzie kakafonia. Ale chyba tyle. Do zobaczenia w Nowym Jorku. Na razie, trzymajcie się, cześć.